have more technique for okay. Time. Ah, okay. Ah, założył mi ślicznie. Warto było? Co? Warto było? Powiem tak. Będzie przekleństwo. Zostać w pierdol takiego trenera to aż przyjemnie. Zaczynamy ostatni trening obozowy. Ale to był udany obóz. Serio, wszystko było na plus. Totalnie wszystko. Grupa dopisała, dużo ludzi do treningów, do sparingów. Dużo osób się angażowało fajnie w to wszystko, żeby było dobrze. Przychodzili na te treningi. Super, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I ostatni trening. Za parę godzin ruszam w podróż. Nowe miejsca, także jestem bardzo, bardzo podekscytowany. Bo mimo tego, że tyle lat tu przylatuję, od 12 lat w sumie do Tajlandii przylatuję, to ponad, to jeszcze na trzech wyspach, na których będę, Zalom, jeszcze nie byłem. Wow! Ale leci, ale leci! Wszystko zorganizowane i dopięte tak, jak miało być. Także super. Kolejny obóz startuje 5 lutego. Będziesz na YouTubie, to lepiej się pokaż. Dobra, teraz Adrian. 5, 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
Pięknie. Ja niestety nie mogę, złamany nos. A bardzo żałuję. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Kop jaja, nie ma ochraniaczy. Tajlandia. Przyjechał się powyżywać. Załóż się nie Marcin. Dawać panowie, dawać. Paweł wyżej ręce. Ale tobie też, spokojnie. Dawaj, dawaj, nie bój się go, atakuj, atakuj też. Marcin robi lekko, ale trafia. Ale dzisiaj ludzi, powiedzieliśmy, każdy ma być na ostatnim treningu. Tu dodatkowo paru gości doszło. Super, super. Paweł, cała seria. Dawaj zwierzu. Dobrze, i od razu kontra. Od razu kontra.
Znakomite rundy. 5 rund po 3 było tutaj, a teraz jest ostatnia, piąta. Każdy zadowolony. To najważniejsze. Dobre obicie na sam koniec. Później będą odpoczywać. Mają jeszcze cały weekend, plaża, impreza. Także dzisiaj jeszcze musi być mocny dzień. Paweł, jak? Sprawdza siły zawodników. I wytrzymałość po obozie dwutygodniowym. Dobra, idę sobie wiotka na jedno. Dawaj, panowie, wysoko ręce, Polak. Marcin, nie kup półobrotów. Nie kup takich półobrotów, bo mu pięta wejdzie, tego położysz. Oj, 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 mam to uchwycone. Piotrek, prawdziwy killer, nie ma jaj. To pokazuje dobre rundy. Wszyscy wykończeni. Jak było, Kacper? Bardzo dobrze. Wczoraj czułem się lepiej do walki, ale jak dasz baba na pierwszą, bandla na trzecią i czwartą, to się rozcięło. To się prawo komplikowało. A miało być tak dobrze? A miało być 5 do przodu. No niestety. A 3 w pizze. No niestety. Nie tym razem. Nie zawsze jest niedziela. Można mieć plan do pierwszego przyjętego ciosu, później się zmienia. Albo do poznania przeciwnika. Tak. A dobrze było, naprawdę dobrze było. 5 rzut zaliczonych. Relaksik na koniec, za niedługo ruszamy. Obóz za nami, z Dawida zrobiliśmy prawdziwego potwora. Zmieniłem swoje życie. Dziewczyny za nami, dziewczyny chore, także muszą mieć założone maseczki. Lecimy na weekend do Bangkoku. Kolejna przygoda przed nami. Wziąłem rękawice, będę trenował. Tak mówiłem. Zmieniam znowu, wracam do stylu, jaki był, czyli jeżdżę i trenuję. To są podróże wojownika. Wiecie, nie wszędzie była okazja, ale w Azji, akurat w Tajlandii to już nie wspomnę, okazje na to są, także będę trenował. Jutro idę na trening z najsłabniejszym trenerem, bo jaki w ogóle jest na świecie, o Muay Thai, czyli trenery nie jak oni to wymawiają. Muszę się go jutro zapytać, jak się poprawnie wymawia jego imię, bo jest GEA. Nie wiem, jak będzie po tajsku. No i także z nim zaliczy trening. Super, jestem z nim umówiony, że będę mógł nagrać filmik. Przez to, że będzie na YouTubie, skasował mi dużo więcej. Ale dobra. Z nim będzie na pewno dobry trening i mocny. A to nie, to pewnie pachną. Konkretne rękawice. Konkretnego fightera. Patrz, jak chodzi. Patrz, jak chodzi. Przewariat. Za 2 tygodnie na kolejny obóz. Dotarliśmy jak zwykle Blue Line'em, jechaliśmy. Najlepsza opcja, żeby dojechać do centrum z lotniska Suvarnabhumi i dodatkowo najtańsza, bo za bilet na tą stację, na którą jechaliśmy, wydaliśmy 35 batów, a taksa dużo więcej. A w ogóle są takie korki w Bangkoku o tej godzinie, bo jest 18, że tak szybko byśmy wracali chyba z 2 godziny, a tu dojechaliśmy teraz 20 minut. Ekipa w komplecie dalej. Teraz trzeba złapać taksówkę. Mieszkamy na Soi 11, czyli na najlepszej ulicy, jaka praktycznie jest w całym centrum. Udało mi się znaleźć fajny hotel za dobre pieniądze, także petarda.
jak to ma klimat. Uwielbiam to miasto, ale uwielbiam tu tylko przyjeżdżać. Na pewno to bym nie chciał mieszkać. Albo patrzcie, papierosy nielegalne w Tajlandii. Można dostać mandat, daje papierosy, a sprzedają na ulicy. Ma to sens? Jesteśmy z dziewczynami, idę im pokazać soy cowboy. Trudno? Nie, nie usunę. Nic nie słychać. Chodzimy na soy cowboy. Soy cowboy. Najbardziej popularna ulica. Nie wiem jak to powiedzieć, czerwone latarnie to raczej nie, no bo tu są dziewczyny w barach raczej takie. No ale wiadomo o co chodzi. W ogóle, ja musiałem się już wyjechać, ale dzisiaj dwóch chłopaków od nas ma walki w Muay Thai, z obozowych chłopaków, bo jest taka możliwość, jak przyjedziecie, coś tam ogarniacie, to bez problemu możemy wam załatwić walkę w Muay Thai. Będą mieli walkę na Rawaii, właśnie teraz jak to nagrywam, to zaraz wchodzi pierwszy do walki, a później jeden ma piątą wagę, drugi ma siódmą walkę. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie, trzymam mocno kciuki za chłopaków, żeby było wszystko dobrze, żeby powygrywali swoje walki. Jeden będzie walczył z Tajem, drugi będzie walczył z chłopakiem z Kazachstanu. Także fragmenty na pewno wam pokażę. Pojechało tam, chyba wszyscy pojechali od nas, nie wiem dokładnie, ale tak mi się wydaje, no wszyscy mieli jechać. Fajnie, że tak wyszło, naprawdę. Oglądamy właśnie na żywo. Polak. Obracaj tą kamerę, Polak. Paczka mili masz fanów. Stajem walczy, co? Tak, stajem, stajem. Pierwsza walka za nami, czekamy na drugą. Teraz jeszcze Paweł. Z chłopakiem z Kazachstanu. Wbijamy do Elite Fight Club. Saudi Cup. Na trening z bardzo słabym trenerem. Pokażę wam jak wygląda ten klub. Naprawdę świetny. O, tu macie od razu koszty jakie są. Ty, noc z treningiem za 1500 to jest całkiem dobra cena. Przed łazienkę. Aha, trzeba przejść przez szatnię i wchodzimy na salkę. I tak wygląda salka. Co trzeba było na jogę chodzić. No teraz joga by się przydała. No ale naprawdę. Thank you.
When you do this, what can I do? What can I do? You do this, I have to do what you do that, yeah? Not body. Widzieliście to? Zapamiętajcie. Zapytałem, co zrobić właśnie. Ja mówię, ćwiczyć nogę. Oni w Muay Thai to bardzo mocno chwytają. Wtedy do siebie i łokieć. Tak macie? To jest bardzo ciężkie. No? Możemy mieć wyższe, jak daję na dół. To musicie zapamiętać właśnie w tajskim klinczu. Obojętne, to są wszystkie techniki, ale próbować, żeby obalić, bo za obalenia, za sweepy są punkty i to jest bardzo ważne w tajskim boksie. Chwytacie głowę, musicie pamiętać, że widzicie, że tu się chwyta, na górze, tu wbijacie, ale go ma mocny kark i już wyciąga, a jeszcze bardziej, już nic nie zrobię, bez użycia rąk. Całe siły robię. Warto było? Powiem tak, będzie przekleństwo, zostać w pierdol od takiego trenera to aż przyjemnie. Rozumiem. Nie wiem, czy właśnie teraz powiedział. Używajcie głowy.
Teraz mi szczerze złamie. Ja nie wiem, czy ty, Dawid, chcesz na pewno z nim potrenować. Nie. Jak to stoi mi prawie z godziny. Bardzo przyjemnie się na to patrzy, prawda? Ale... Ale tylko patrzę. Dawid, przemyśl to jeszcze. Lock body, lock tongue, relax. Relax, power. Power. Balance. Power, tongue. Można wykorzystać twoją siłę przeciwko tobie. Za mocno zrobisz, leżę i tracę punkt. Ty jak piórko latasz normalnie, on cię tak... Nowe linie lotnicze. Widzicie, będziecie chcieli przyjść na trening? Lekko nie będzie. Ale powiem wam, że na pewno z takich treningów jeden detalik, jak wyciągniecie też z każdego treningu, to będzie dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Super jest u niego. Każdy detal zwraca uwagę, każdy szczegół. Ręki nie mam dobrze i już mnie upomina. To jest świetne. Teraz mi dał. Pozwolił mi, że sobie zrobił dobrze w końcu.
ogóle siły nie trzeba przywymuchywać, a od razu leżę. Balans, trzeba złamać balans po prostu. To naprawdę jest tak, że możecie czyją siłę wykorzystać. Bo on będzie bardzo chciał, aby go puścić i sam się przewrócić, jak tylko dobrze postawicie nogę. A jeszcze jak zrobicie rękami, to trzeba zrobić. W ogóle, miasto. W Bangkoku, powiem wam, już nie wiem, ale na pokład nie miałem takiego problemu. Tu mi strasznie w buzi zasywa. Teraz mi śpicę. Ale też teraz jest już prawie 12, która jest godzina? Nie no, 12.30, o. Jaka prawie 12? 12.34. To już chyba powinni się kończyć bardzo ogólnie. Better. Do której macie trening? Myślałem, że już koniec. Kopiecie i poważnie kopiecie nogę, zostawiacie nogę i już nie kopię. Dobra, tego nie znałem. No i to jeszcze dodatkowo. Wbijacie kolano w udo i boli, bardzo boli. No. Mały detalik. Bolący bardzo. Teraz jeden mały detalik. Jak on mi złapie nogę i on chce złapać cios. I on, wiecie, on mi pokazuje tak naprawdę, każdy będzie wam pokazał, że jak chce kopnąć, to rękę cofa, żeby patrzeć na bark. Bardzo ważne, bo pierwsze idzie właśnie barki ręka. No i zblokujemy. Nic nie zrobicie, bo wtedy też balans stracicie całkiem. Bardzo dobre. Dobre. Important, very important, yes. IQ. IQ. No strong. Power. And a power. To my IQ. Powiedział właśnie teraz trener. Nie wszystko z siłą. Myśleć w walce najważniejsze i wtedy jest bardzo dobrze. Jeśli cały czas walczyć używając siły, szybko się wypompujecie, nic wam to nie da. Przeciwnik wykorzysta przeciwko wam. Jak trzeba użyć siły, używacie siły. Jak nie trzeba, głowa. Głowa i wykorzystujecie jego siłę przeciwko niemu. I będzie dobrze. Wykorzystanie łatwego. Ja robię blok, a on wykorzystuje to, że nie mam balansu. Pierwszy raz muszę usiąść teraz. Wypaczyły. Long time.
Co wam mogę powiedzieć? How many years you training? How many years you have a trainer? I work in there. Maybe 16 years. 16 lat. Just trainer. Always Bangkok? No. Before Bangkok first. Before I work fighter, Yanti. Okay. Before I fighter, I finish fighter. I work Thai, Muay Thai. Mm-hmm. And start work. You Flang. Mm-hmm. Yeah, fine. I work Bangkok first 3 months. Uh-huh. After I live, stay Samui. Samui, okay. 5 years. 5 years Samui. Wow. Okay. Which gym? Where you want? Lama gym. Lama gym. Lama gym. Really good. Yeah. Oh, good. Bardzo dobry trener. Wejdziecie w Bangkoku, znajdźcie go na Instagramie, trener, podłoga GFA. No nie wiem, jak się po tajsku to wymawia. Obserwuję go teraz 566 tysięcy ludzi na świecie. Zasłynął tym, wrzucał filmiki właśnie z zawodnikami i wszystko fajnie wycinał. Te treningi on robi takie zupełnie inne niż reszta. Pójdziecie do Taja, to przeważnie trening to jest, wiecie, tarcze, worki, to jest trening. On robi coś innego. On pokazuje techniki, które wcześniej na przykład, niektórych nie widziałem nigdzie wcześniej. Także to jest bardzo fajne, bo pochodzicie po takich trenerach, potrenujecie w różnych gymach i będziecie z każdego malutki detalik zapamiętali. To już zawsze jesteście ten 1% lepsi niż wcześniej, pamiętajcie.